Jacek Hoga, Fundacja Dharma, dzień dobry. Dzisiaj kolejny materiał na stojąco, chociaż planowaliśmy, żeby było więcej materiałów w 2024 roku, bardziej praktycznych troszeczkę o narzędziach, ale żeby nie zagadżetować też programu czy materiałów fundacji, ale ponieważ mocno było przeciążone balans pracy fundacji na korzyść obronności w 2024 roku, chcieliśmy wrócić troszeczkę na tą perspektywę strzelecką w zawartości merytorycznej. Także mogą Państwo w komentarzach też powiedzieć, co o tym myślicie, czy wystarczy tego, co jest, a już przecież dużo jest tego na internecie polskim, w związku z czym może to jest po prostu z Państwa perspektywy zbędne, żebym akurat ja czy Fundacja Dharma, żebyśmy mówili na ten temat, co myślimy. Druga rzecz, co do której chętnie spytam Państwa przy okazji teraz, co do opinii, to polityką fundacji zawsze było to, że nie robiliśmy materiałów promujących jakąś broń, czy pokazujących broń, za którą nam ktoś płacił. I możliwości są dwie. Albo ograniczamy możliwości rozwoju pracy fundacji, pośrednio też samego kanału YouTube, utrzymując to podejście, albo zakładają Państwo, że nawet jeśli będziemy mieli zapłacone za to, żebyśmy pokazywali coś, Państwo będą mieli na tyle zaufania, żeby słuchać naszych opinii. Nie mam zamiaru chwalić czegoś, czego sam bym nie chciał używać. Mam nadzieję, że po 8 latach pracy fundacji jest to widoczne, ale jeśli Państwo mają wątpliwości, czy 9 latach pracy fundacji, to nie jest to niezbędne do przetrwania fundacji. Po prostu zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób można rozwinąć materiał, żeby nie został kanałem po prostu reklamowym z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby nie pozostał takim niszowym troszeczkę w tym względzie, jak jest teraz. A niszowy jest z dwóch przyczyn. Wielu hurtowników na przykład, którzy się do nas zgłaszali, jeżeli mówiłem, że nie chcę od nich pieniędzy, to nie chcieli, żebyśmy robili materiał. A z kolei inni nie rozumieli w ogóle jakby sensu, tak, tego, co chcemy robić, bo wymagali, chcieli umów, które by właściwie ubezwłasnowolniały fundację co do własności materiału, zawartości materiału itd. Także na ten temat też Państwo mogą powiedzieć swoje opinie. Na bok technikalia, wracamy do meritum. Meritum, które wydawało mi się, że jest absurdalne i że on na tyle w pierwszych latach fundacji o tym mówiliśmy, że już nie trzeba mówić, ale lata mijają, są nowi sympatycy, czy nowi po prostu sprawdzający zawartość fundacji, może jeszcze nie przekonani do ideałów, które staramy się głosić, że wydaje mi się, że warto nad tym się pochylić i bezpośrednią przyczyną tego materiału jest komentarz jeden do naszego komentarza na temat zamordyzmu w Wielkiej Brytanii, gdzie policja chce w ciągu roku wdrożyć urządzenia do prześwietlania ludzi na ulicy bez ich zgody i wiedzy w celu sprawdzenia, czy noszą ze sobą na przykład coś tak strasznego jak opinel. I komentarz brzmiał mniej więcej tak. Społeczności ostatnie i spójrzmy na jeden ze 113 komentarzy. Zresztą pierwszy i bardzo fajne odpowiedzi są na ten komentarz. Nie, pierwszy już nie jest, ale jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo fajne są odpowiedzi, w tej chwili aż 47 na ten komentarz. No a jeżeli ty masz pistolet, ale napadnie cię 5 gości z pistoletami, to kto w sumie wygra? Nie lepiej już liczyć na przekopę, ale przynajmniej jest szansa, że w kontekście napadu nikt nikogo nie zabije. To jest jeden ze sposobów myślenia, czyli że jak ja będę chodził z bronią, to inni też wszyscy będą mieli broni, na przykład 5 wyszkolonych, zorganizowanych, taktycznie podchodzących do sytuacji napastników napadnie mnie. I jeśli ja przestanę się bronić, nie będę miał pistoletu, to oni z pewnością, wykorzystując tą wiedzę, doświadczenie w bandytyzmie, tak jak w życiu, im większe się ma kwalifikacje, tym większy oczekujemy zwrot, tak, zysku z pracy włożonej, może przestępczej i bandyckiej, ale jednak pracy i wysiłków, profesjonalizm. No właśnie, stąd już pewnie połowa z Państwa krzyczy do monitora to, co ja też mam w głowie, że już widzimy, jak 5 wyszkolonych ludzi z pistoletami napada człowieka, a jak widzi, że on nie ma pistoletu, to go tylko pobije i okradnie. No, ludzie, którzy w 5 z bronią są w stanie napadać, nie będą randomowo napadać na ulicy, tak mi się przynajmniej wydaje. I jak spojrzymy na
kroniki kryminalne, to wychodzi na to, że to, co mi się wydaje, jest w miarę oczywiste. Z tej prostej przyczyny znowu, że im więcej włożyli wysiłku w doświadczenie, w wyszkolenie, w sprzęt, tym będą chcieli większego zysku, a zysk oczekiwany zwrotu z takiej inwestycji jak napad na randomową osobę na ulicy wydaje się nie za duży. Drugi problem z tym pomysłem. Jeżeli ja się nie będę bronił, to oni się samoograniczą. Jeżeli ktoś jest przestępcą, to z definicji już się nie samoogranicza społecznie, a zdrowy rozsądek, doświadczenie, wiedza o psychice człowieka, boję się używać słowa psychologii, bo tam już jest, psycholodzy potrzebują najbardziej psychologów, a tak naprawdę pewnie spowiednika i kierownika duchowego, bo są na jakichś manowcach rzeczywistości. Natomiast nie jest tak, że jeśli ja jestem spolegliwy, to zmniejsza agresywność drugiej strony, tak jak jest wśród psów na przykład, że jeżeli jeden samiec pokazuje brzuch w akcie uległości, to drugi ze względu na to, że ma zagwarantowaną pozycję w hierarchii, w stadzie, w tej sytuacji, przestaje być agresywny. Wśród ludzi tak nie jest, jest wręcz odwrotnie, dlatego że mamy podwójną naturę cielesną i duchową, i ta duchowa natura, która jest zraniona przez grzech pierworodny, może to nam się nie podobać, ale tak to wszystko działa. Jeżeli ktoś zdecydował się świadomie i dobrowolnie w sprawie ważnej złamać przykazania Boże, czy po prostu prawo naturalne, jak kto woli, to jest nakręcony, tak jak demon, jest nakręcony do tego, żeby zrobić jak najwięcej zła się da w tej sytuacji. Czyli nawet, znowu, nie znoszę się odnosić do statystyk, ale wielu z Państwa lubi. W Stanach Zjednoczonych zrobiono takie analizy co do kobiet, które ktoś próbował zgwałcić. I najbrutalniej zgwałcone są te, które się nie bronią w ogóle, panie. Te, które chociaż krzyczą i drapią, nie dość, że mniej krzywdy im się dzieje, relatywnie niestety mniej, to często się bronią w ten sposób. To znaczy, pomimo że nie mają śmiertelnej siły po swojej stronie, nie mają przewagi fizycznej, nie mają przewagi wyszkolenia, sam akt agresji z ich strony, agresji, znowu, agresja nie musi być zła, w obronie siebie, w obronie najwyższych wartości, sprawia, że napastnik się wycofuje, bo znowu, koszt, efekt, tak? Bandyta w ten sposób patrzy również, nie tylko ludzie, którzy są biznesmenami. W związku z czym nie. To, że ja się samoograniczę w obronie koniecznej, nie znaczy, że napastnik się samoograniczy. Wręcz przeciwnie, zwiększam prawdopodobieństwo tego, żeby więcej ukradł, więcej żądał, więcej się wyżył. To jest jedna rzecz, tak? Właściwie druga, układając to po kolei. Czyli po pierwsze, nie jest tak, że jak ja będę chodził z bronią, to każde zagrożenie, które spotkam, to będzie 5 wyszkolonych ludzi z pistoletami. To jest raz. Dwa. Nie jest tak, że jak ja się samoograniczę w obronie koniecznej, to oni się samoograniczą w napaści. I trzy. To też niedawno słyszałem na takim, powiedzmy, półotwartym wykładzie, który miałem w Olsztynie. No, nie był ogłoszany w ramach Fundacji Adarma, bo nie był związany z celami statutowymi fundacji. No, ale potem w rozmowie w kuluarach, powiedzmy po wykładzie, podeszło kilku panów i rozmawiało ze mną na tematy fundacyjne. I padła tam taka teza, że jeśli się skutecznie obronię, to będę miał kłopoty z prawem, kłopoty z prokuratorem, z policją. No to moja pierwsza odpowiedź na to jest zawsze taka. Jeżeli chcemy żyć w praworządnym państwie, to jeżeli ja użyję broni do obrony koniecznej, to ja chcę, żeby policja i prokuratura sprawdziła, czy zrobiłem to w ramach obowiązującego prawa, w ramach prawa naturalnego. Z tej prostej przyczyny, że jak ktoś by napadł członka mojej rodziny, to chciałbym, żeby też policja dochodziła, kto był napastnikiem, kto był obrońcą. I mówię tak pomimo tego, że w mojej najbliższej rodzinie doświadczyliśmy tego, że jedna osoba z mojej rodziny została napadnięta i brutalnie pobita przez 5 osób, a wyrok sądu był, jednego z napastników nie znaleźli, w związku z czym wyrok sądu był 4 napadło, jednego nie znaleźli, to było 4 na jednego, 3 znaleźli i tych 3 na równi z członkiem mojej rodziny zostało skazanych za uczestnictwo w bójce, mimo że świadkowie wskazywali, że osoba, z którą jestem spokrewniony, najpierw uciekała, potem stawiła opór, potem przegrała walkę i była katowana i uratowana przez osobę postronną. I to nie pomogło. Sąd i tak uznał, żeby ta osoba została skazana za uczestnictwo w bójce. I pomimo tego złego doświadczenia, które mam,
Nie jestem przeciwnikiem istnienia prawa, nie jestem przeciwnikiem istnienia stróżów prawa. Może nie w takiej formie, jak jest obecnie, ale mimo wszystko jest to potrzebne. W związku z czym, to jest ten trzeci punkt, że nie będę się bronił, bo dzięki temu nie będę miał kłopotów z prawem. I teraz po kolei odpowiadamy na te wszystkie wątpliwości, na jedną z nich już odpowiedziałem. Trzecia wątpliwość, to znaczy, że nie będę używał siły w obronie prawa, dobra i sprawiedliwości, dlatego, że mogę mieć z tego powodu kłopoty. To znaczy, że już jesteś niewolnikiem, tak? To znaczy, że twoje zachowania nie są niewolnikiem, albo co najmniej, mówiąc kolokwialnie, kupcem, tak? Co w moich ustach nie zawsze, ale czasami jest obelżywe. Chodzi o pewien zestaw cech charakteru, które są często przydatne, ale na pewno nie istnieje fundacja po to, żeby było więcej kupców. I z pewnością nie zachęcam, żeby nasi politycy czy rządzący państwem mieli mentalność kupiecką, bo wtedy właśnie nie rozumieją rzeczywistości do końca, o czym możemy zrobić osobny materiał. A więc ta osoba co najmniej ocenia, a może nawet zmienia swoje zachowanie nie tylko ze względu na opłacalność potencjalną, bo przecież nie wie, jakie będą polecenia, decyzje prokuratury czy potem sądu, to ze względu na opłacalność, a być może nawet nie tylko ze względu na opłacalność, tylko ze względu na brutalną siłę. To znaczy, że ta osoba nie kieruje się prawdą, dobrem i pięknem, tylko własnym krótkowzrocznie obserwowaną, własną krótkowzrocznie obserwowaną opłacalnością czy dobrem własnym. Nie zachęcam nikogo, żeby tak myślał, bo w ten sposób albo oni w sensie sprawdzający prawo stanowione, a spora część z tych ludzi nie ma dobrych intencji, będzie decydowała o moich najintymniejszych decyzjach, takich jak użycie siły w obronie dobra, albo złamią mnie i będę kupcem, tak jak to powiedział jeden z porządnych kupców, którego znam. Nawet w obozie koncentracyjnym można się odkuć i dobrze żyć. Tak, to prawda, że można dobrze żyć w obozie koncentracyjnym, ale potrzebujemy w cudzysłowie rycerzy, żeby obozów koncentracyjnych nigdy nie było, bo taka jest właśnie różnica. Rycerz będzie walczył, żeby obozu koncentracyjnego nie było, a kupiec stwierdzi, że nawet w obozie koncentracyjnym się dobrze urządzi. Druga wątpliwość to było że jeśli ja się samoograniczę, to oni się również samoograniczą. I na to już odpowiedziałem i tutaj może tylko dopowiem tyle, że jeżeli mam broń, to nadal mogę jej nie użyć, nadal mogę jej nie wyjąć. W związku z czym nosząc broń ze sobą, dostarczam sobie dodatkową jeszcze opcję. Pierwsza wątpliwość, czyli że zawsze będą mnie napadali ludzie z przewagą ilościową i jakościową, no jest, wydaje mi się, po prostu dziecinna. I teraz sumując to wszystko, proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy mieć rycerzy? W sensie psychologicznym. Czy potrzebujemy w społeczeństwie rycerzy, czyli ludzi, którzy będą stawali w obronie dobry, prawda i piękna, nie tylko wtedy, kiedy im się to opłaca i nie tylko w obronie prawdy, dobra i piękna, kiedy ich to bezwzględnie osobiście dotyczy albo ich rodziny. Stąd też w celach statutowych fundacji, jak Byk pisze od założenia fundacji, że będziemy promować obronę osób postronnych, nam obcych, przed nielegalną napaścią. I żeby bronić osób postronnych, a zdarzyło mi się to osobiście wiele lat temu, czy żeby bronić osoby nam najbliższe, żonę, dzieci, czy bronić samych siebie, czy własny majątek, to potrzebujemy być przygotowani do tego psychicznie, praktycznie, w sensie praktyki pewnej i technicznie, w sensie sprzętu, to może na samym końcu właśnie, ale ze względu na to, że nie żyjemy 2-3 tysiące lat temu, kiedy powiedzmy różnica między dobrym kijem a mieczem była mniejsza niż dzisiaj pomiędzy, nie wiem, laską albo parasolem a pistoletem, tak? W związku z czym to te technikalia też są ważne. I zachęcamy do tego, no bo właśnie na tym polega bycie wolnym człowiekiem, że mamy tą dodatkową opcję i nie życzę nikomu z tych, którzy się samoograniczają, mając na nadzieję na samoograniczenie przestępcy albo ograniczają się ze względu na strach przed prawem czy realizacją błędną prawa, żeby znaleźli się w sytuacji, w której podjęliby decyzję o użyciu śmiertelnie ze skutkiem potencjalnie śmiertelnym broni w celu obrony dobra, które dla nich jest ważniejsze niż własne ich życie. Bo to będzie ta, nie życzę oczywiście tego nikomu, ale to byłby ten moment, kiedy będziecie przeraźliwie żałować tego, że
nie macie przy sobie broni, która wyrówna rachunki, albo po prostu nie tyle wyrówna rachunki, co szanse, ale wręcz radykalnie przychyli szanse na waszą korzyść. Przez te 9 lat fundacji z wieloma osobami rozmawiałem, również z takimi, które poczuły się nagie w sytuacji, kiedy nagle się okazało, że nie wiem, szedł z narzeczoną, szedł z żoną, czy podobnym temu sytuację i potencjalnym celem nie był on, tylko osoba najdroższa, a on postanowił z jakichś głupich powodów, że broni nie weźmie. Nie życzę tego z Państwu, z oglądających nikomu takiej postawy i takiej sytuacji. W związku z czym jeszcze raz gorąco zachęcam, jak ktoś ma godzinę i chce posłuchać więcej na ten temat, to jest taki materiał nagrany wiele lat temu w Bydgoszczy przeze mnie, który właściwie można bodajże ma taki tytuł, nie jestem pewien, noście broń. Noście broń właśnie nie dla ochrony siebie, tylko dla ochrony osób najdroższych i osób postronnych, dla których możecie być ostatnią deską ratunku. Zawsze możecie broni nie użyć, po prostu macie dodatkowy wariant, który was chroni przed ostatecznością, przed ostatecznym ryzykiem rzeczy, które kochacie i obowiązków, które powinniście spełnić. Dziękuję za cierpliwość. Pozdrawiam serdecznie. Jacek Hoga.